byłbym bardzo zadowolony, tak? Ja, jak wiesz, ja nie planowałem nigdy pracy w telewizji, to jest po pierwsze. Nigdy nigdy nie przypuszczałem, że będę osobą jakąś tam rozpoznawalną, no nie? Tak się to, wiesz, na spontanie zadziało i po prostu, wiesz, no ja biorę to wszystko, co życie mi daje i wiesz, no jak wyszło to tak, jak wiesz, że że zacząłem pracować tutaj w TTV, we wszystkich praktycznie programach, we wszystkich produkcjach. No i wiesz, jeżeli Iga będzie chciała, generalnie powiem tak, no Iga nie ma, wiesz, Iga nie ma ciśnienia na jakieś występy w programach, nie ma też na to czasu, no ale to, wiesz, no nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. No, na razie Iga jest coraz częściej zapraszana na na produkcję TTV, korzysta z tego, no i zobaczymy, co czas pokaże, co przyniesie, tak? Mi to jest obojętne, czy ona będzie po prostu, wiesz, stała przy garnuszkach, czy występowała przed telewizorem, jest mi to po prostu obojętne. Igi, trzy wady? Matko Święta. Przesadnie dba o czystość. Możemy to zaliczyć do wad. Czasami ale krzyczy na mnie, a nie powinna tego robić. Jeszcze jedna wada. Jeszcze najważniejszą jest, moim zdaniem, taką wadą, która mi bardzo przeszkadza, jest to, że jak gdzieś się umawiamy, to Iga jest niepunktualna, bo z reguły zawsze myje włosy i te włosy myje pojedynczo. Ona myje włosy pojedynczo i wszędzie się gdzieś spóźniamy przez nią, także to jest jej wada. Bo jakby całą szopę umyła na raz, to nie byłoby tego problemu, a że myje pojedynczo, no to nigdzie nie możemy dotrzeć na czas. Pojedyncze suszy. Dobra, a teraz zalety. Ja odpowiem na to pytanie, ja nie mam żadnych wad. Zalety Igi. Zacząłeś od wad. Zalety. Największą zaletą Igi to jest taka, że mnie bardzo kocha. To wiem na 1000000%. Przede wszystkim jej zaletą jest to, że jest, wiesz, bardzo dobrym człowiekiem, dobrą matką i mógłbym jeszcze długo wymieniać, ale pytałaś o trzy, dlatego wymieniłem dwie. No tak, jest zaradna, obrotna. Myślę, że to są takie trzy najważniejsze cechy. Dobra matka, mnie bardzo kocha, jest zaradna. No i jeszcze mógłbym długo wymieniać, ale to są takie trzy może flagowe Igi zalety. Iga, co ty na to? Co ja na to? Trzy wady i trzy zalety. No jest jedna wada, która mi strasznie przeszkadza, to jest bałaganiarstwo, bo Dominik jest czysty oczywiście, ale jest bałaganiarzem, lubi sobie tam porozrzucać ciuszki i różne inne rzeczy, co jest trochę też moją winą, bo pozwoliłam na to i przymykam oko. Jeszcze dwie wady. Ciężko będzie nie tak naprawdę. Nie ma chłopak wad. Abuz jest jaki jest. Kurczę. Tak na biegu. Możemy przejść do zalet. To jest, ale to jest, bym powiedziała, dobre, że nie widzę tych wad, że ich nie, po prostu nie widzę, tak? To o czymś świadczy, że mimo, że one tam, załóżmy, jakieś są drobne, to mi chyba nie przeszkadzają, skoro nie potrafię ich wymienić. A jeśli chodzi o zalety, jest bardzo, wbrew pozorom swojego wyglądu, jest bardzo czułą osobą, wrażliwą. Mimo wszystko jest bardzo opiekuńczy. Czuję się przy nim bezpiecznie. Wiem, że dba o mnie, o dzieci. I to chyba na tyle. I to jest najważniejsze dla mnie.